Łukasz Litewka, radny Sosnowca jest naszym gościem. Dzień dobry, panie radny. Dzień dobry, panie redaktorze. Radny Lewicy, dodajmy, to będzie ważne w czasie tej rozmowy, ale o tym za chwilę. Panu jest bliższy Włodzimierz Czarzasty czy Jerzy Owsiak? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że i ten, od tego i od tego mogę troszeczkę wziąć, ale jednak mimo wszystko wolę tworzyć jakąś tam swoją osobę, swoje inicjatywy i mam wrażenie, że w miarę dobrze mi to wychodzi. Ja pytam o tego Owsiaka, bo tak mi się wydaje, obserwując pańską aktywność nie tylko w sieci, bo w sieci są efekty tego wszystkiego, raczej taką dobroczynną, organizacyjną, że pan jest taką jednoosobową, zagłębiowską, wielką okresną świątecznej pomocy. Bardzo mi miło, panie redaktorze. No to nie chodzi o mnie, chodzi o te setki tysięcy wpisów pod tymi postami. Czasami sam zastanawiam się, jak do tego doszło, jak to się stało, gdzie był ten przełomowy, kluczowy moment, że w pewnym momencie to samo popłynęło. Ale dzisiaj faktycznie jest tak, że ja nie muszę szukać pomysłów, nie muszę szukać inicjatyw, tylko skrzynka odbiorcza po prostu, mam wrażenie, że w pewnym momencie wybuchnie, bo ludzie sami wychodzą, oczywiście jest tam dużo próśb, ale ludzie sami wychodzą z przepięknymi inicjatywami i naprawdę jest tam mnóstwo ludzi, którzy chcą się zaangażować, którzy chcą zrobić coś od siebie i co jest tak naprawdę najpiękniejsze, to ja mam wrażenie, że oni dzięki temu czują się lepiej. Wie pan, zanim coś popłynie, jak pan mówi, to coś musi przeskoczyć. Co i kiedy panu przeskoczyło, żeby się za to zabrać? Ja myślę, że taką jedną z kluczowych inicjatyw, całkiem przypadkową, była pani Jadzia z Mysłowic, o której też już wspominałem podczas otwarcia fundacji. Całkiem przypadkowa historia. Sytuacja, która miała miejsce, która zaczyna się w szpitalu mysłowickim, gdzie dwie panie leżą obok siebie i się zaprzyjaźniły i nagle starsza kobieta, która miała cukrzycę, amputację stopy, fatalny stan zdrowia, traci wzrok podczas pobytu w szpitalu, a jej jedyną pasją w życiu było czytanie książek. I proszę sobie wyobrazić, że no, gdzieś obok nas właśnie, w tym szpitalu, w tej sali szpitalnej, jedna kobieta czytała drugiej kobiecie książkę, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie takie było jej życzenie. A gdzie pan w tym jest? Zaraz do tego dojdziemy. Takie było życzenie tej kobiety i tak samo pielęgniarki czytały te książki. I po pewnym czasie kobieta wyszła i napisała do mnie. Napisała, że tam właśnie poznała babcię Jadzie. Starszą kobietę, która straciła wzrok i pomyślała, że ja odzyskam ten wzrok. Co dla mnie było na początku, jak przeczytałem tą wiadomość, dosyć dziwne, niemożliwe. Przecież nie jestem lekarzem, nie jestem cudotwórcą dokładnie i na początku jakby zostawiłem tą wiadomość i pomyślałem, że ta pani po prostu się pomyliła. A czemu do pana napisała? Wie pan to już dziś? Dzisiaj już wiem. Dzisiaj już wiem, bo udało się w pewien sposób sprostać temu zadaniu. Opisałem historię pani Jadzi, opisałem, że jest kobieta, która straciła wzrok i właśnie społeczność na Facebooku zaproponowała mi rozwiązanie. Dosyć proste tak naprawdę. Urządzenie Czytak, które stworzyła warszawska firma. Proszę sobie wyobrazić, że zakup tego czytaka to było raptem chyba 400-500 zł. Ja wiem, tylko by pan mogła do mnie zadzwonić. Czemu do pana? Bo co, radny? Ja myślę, że dzisiaj już to jest chyba daleko, trzeba to też wprost powiedzieć, to już chyba jest daleko od bycia radnym i jakby to przekroczyło wszelkiego rodzaju jakieś granice. I gdyby pan redaktor zobaczył moją skrzynkę, to by pan zrozumiał, że ludzie piszą z bardzo dziwnymi pomysłami. Panie Łukaszu, mówimy o efekcie. Ja pytam o genezę. Dlaczego do pana zadzwoniono? Jak to się zaczęło? Bo i dlaczego? Widać, ta pani wierzyła, że uda się ten problem rozwiązać. Ale panu akurat? Dlaczego panu? Musimy już spytać jej. Jak się później okazało, udało się. No bo i pytał pan, dlaczego do pana zadzwoniła? Skąd w panu ujrzała te nadzieje? Dużo ważniejszy był dla mnie efekt, kiedy przyjeżdżamy do babci Jadzi, która całkowicie mnie nie zna, nie wie w ogóle, kim jestem, czy jestem radnym, czy po prostu pochodzę z innego miasta. I początkowo faktycznie kobieta zachowuje się dziwnie, nieufnie, jest to całkiem normalne. Starsza pani, nagle przychodzi jakiś gość, rozpakowuje urządzenie, faktycznie bardzo proste w obsłudze, forma audiobooka. Pytam panią Jadzi o jej ulubioną pierwszą książkę, którą tam zawsze, do której zawsze lubi wracać. Pani Jadzia podaje tytuł i w pewnym momencie, no wyszukuje go, bo tam jest darmowa biblioteka, klikam play. I proszę sobie wyobrazić, ja też tego się nie spodziewałem oczywiście. Widok starszej kobiety, która zalewa się łzami. Bo ktoś jej czyta książkę, którą sobie wybrała. Kobieta nawet nie wiedziała, co to jest audiobook. Nie wiedziała, że coś takiego w ogóle istnieje. Okazało się, że no nie trzeba zawsze cudów, bo audiobook nie jest cudem. Jest bardzo fajne urządzenie po prostu czytak.
Nie trzeba milionów, żeby spełnić czyjeś marzenie, ale czasami wystarczy po prostu zainteresować się nawet kimś obcym po prostu. No dobrze. To sprawia ogromną przyjemność. Okej. I pan to zobaczył. I co się wtedy stało z panem, w panu życiu? Stwierdziłem, że naprawdę był to taki moment w moim życiu, kiedy zrobiłem coś z jednej strony błahego, ale z drugiej strony coś tak wyjątkowego, że przez wcześniejsze lata swojego życia nigdy czegoś takiego nie było. Poczułem się naprawdę lepiej, wracając do tego domu, pomyślałem sobie, że takim prostym gestem, takim zainteresowaniem i chęcią, nagle w jakiś sposób zmieniłem kolejne lata życia tej kobiety. Co jest najlepsze, po 2 latach odwiedziłem ją i ona do dzisiaj słucha i czyta tych książek. Wie pan, to jest taki dobry dowód na to, że jeden wpis na Facebooku może czyjeś życie zmienić, niekoniecznie odebrać, bo to się często zdarza. Jasne. Niestety. Jasne. Pan jest politykiem, mimo wszystko. Kiedy się dysponuje setkami tysięcy dowodów poparcia, to jest pokusa, żeby to zdyskontować i pójść całkiem gdzie indziej w tej polityce. Panu się nie udało, panu się nie chce, czy pan nie wie, jak tego użyć? Nie, myślę, że to ostatnie na pewno nie, ale panie redaktorze, powiem panu, że czytając te wiadomości, czytając te komentarze, one faktycznie są trochę zgubne, bo jak czasami nawet siedzimy ze znajomymi i rozmawiamy o tym, czy przeglądamy te wiadomości, to bardzo często są one dla mnie niezręczne. Ja kiedyś już apelowałem do tej społeczności, żeby nie przesadzali, nie gloryfikowali, bo to jest straszne. To jest jakby też taki miecz, kij ma zawsze 2 końce, może tak. I ja myślę, że świetnie wiem, jak tego użyć i myślę, że codziennie tego używam. Ale urósł pan? Czy pan się bał tego, że pan urośnie sam dla siebie, sycąc się tymi pochwałami? Nie, myślę po prostu, że wykonuję kawał dobrej roboty. Odnalazłem jakieś miejsce, jakąś niszę po prostu, którą świetnie zapełniłem wraz z tymi ludźmi, ale nie boję się, że urosnę, bo mi po prostu się wydaje, że to jest dzisiaj i nie boję się tego powiedzieć. Jedno z lepszych wykorzystywań internetu w naszym kraju, żeby pomóc, żeby wspomóc kogoś, żeby odmienić czyjeś życie. To będzie krawędziowo osobiste, ale powiem panu, że komentarze bywają rzeczywiście krępujące i dlatego szukam obrączki na pańskim ręku, bo kilka tam widziałem takich, które no, mogły w pańskim życiu trochę zmienić. Staram się od nich uciekać. Tak? Poważnie? Komentarze są po pierwsze z całej Polski. Oczywiście są one miłe, ale panie redaktorze, proszę mi zaufać. Wiem, że ciężko w to uwierzyć. Ja już jestem raczej na tym etapie, że w ogóle ich nie czytam. One jakby... To niech pan tego nie mówi. One naprawdę... Panie redaktorze, tylko bym to musiał robić codziennie. Nie, ja też mam 24 godziny. Też jakby chcę żyć, chcę normalnie funkcjonować. Wrzucenie każdej historii wiąże się z tym, że tych komentarzy jest tysiące. Nie jesteśmy w stanie ich przeczytać. A jak pan by sobie poradził, gdyby pański osobisty Amazon, czyli pańska mama, która de facto kolportuje wszystko, co w formie zbiórki trafi do pana i pewnie dzięki niej w dużej mierze udaje się z tym wszystkim trafić do kogoś, kto tego naprawdę potrzebuje, bo pan by tego nie potrafił zrobić, bo pan na to nie ma czasu. Oczywiście. No przede wszystkim to w takim razie pozdrowię tutaj moją mamę. Dziękuję, że się tym zajmuję, ale to już jest chyba ostatni moment, bo dzisiaj w ogóle, panie redaktorze, w takim razie pochwalę się. Jest to news, który miałem opublikować dzisiaj. Właśnie dzisiaj otrzymaliśmy wpis do KRS-u. Oficjalnie fundacja ruszyła. I lada moment otwieramy biuro, otwieramy magazyn. I to będzie miejsce, no proszę mi zaufać, według mnie fenomenalne, gdzie adres będzie oficjalnie podany na stronie, na Facebooku i tak dalej. I ludzie z całej Polski za pomocą poczty, kurierów i tak dalej będą mogli przesyłać rzeczy, które będą wykorzystywane. To będzie ogromna skarbnica tego, żeby każdego dnia móc budować ludzi i pomagać innym. I teraz ci, którzy litewki nie lubią, powiedzą, aha, teraz będzie litewka na tym zarabiał. Słyszałem już takie opinie. Panie redaktorze, powiem szczerze, kiedyś starałem się z tym walczyć. Kiedyś naprawdę starałem się z tym walczyć, jak ktoś mówił, że pewnie na tym zarabiasz, pewnie jak są jakieś zrzutki, to część bierzesz dla siebie. Nigdy takiej sytuacji nie było, bo naprawdę mi niczego w życiu nie brakuje, a efekt, gdy pojawia się u takiej osoby, jak choćby ostatnio, gdy praktycznie przekazywaliśmy ponad 100 tysięcy złotych starszej kobiecie, którą spotkałem na Pogorii, która pchała ciężki wózek ze swoją wnuczką, to jest niesamowite przeżycie. I ja mam ogromne szczęście, że doświadczam tego kilka razy w miesiącu. A jako polityk jednak, pan nie ma takiego poczucia, że to jest trochę wbrew panu być może, psuje pan rynek, bo od tego wszystkiego jest państwo. Oczywiście, bardzo dużo komentarzy na moim profilu jest roszczeniowych w stronę państwa, w stronę rządzących
mimo że oni teraz już przygotowali tą refundację dla na przykład tych dzieci z SMA, no to mimo wszystko cały czas jest tam hejt. Faktycznie jakby ja odszedłem trochę od tej polityki, pokazałem zupełnie inną stronę, stronę tego, że jak się chce, to się da. I ja zdaję sobie sprawę i mam tego pełną świadomość, robię nawet z premedytacją, że często nie podejmuję politycznych tematów. Często uciekam od nich albo nie chcę się wypowiadać, bo wiem, że mógłbym utracić coś, co budowałem latami. Tamci ludzie nigdy nie patrzą na to, z jakiej kto jest partii. Ja myślę, że w ogóle większość tych ludzi nawet nie wie, z jakiej ja partii jestem. Część się teraz dowie. Część się teraz dowie. Myślę, że nie jest to żaden powód do wstydu, wręcz przeciwnie. Ale ludzie tam przychodzą i mam takie wrażenie, że chcą wrócić lepszymi ludźmi, a nie patrzeć na to, czy tutaj kogoś podzielić. Mało tego zauważyłem, że gdy czasami faktycznie wypowiadam się na tematach polityki, to bardzo dużo komentarzy pojawia się, żeby pan po prostu tego nie robił. Żeby pan już odpuścił tą politykę, zostawmy ją innym. No i co z tego wychodzi? Ciągle pan chce kandydować do Sejmu? Tak. To nie jest żadna tajemnica. A coś się nie skończy, jak pan będzie kandydował do Sejmu? Ja myślę, że dopiero się zacznie, bo... Myśli pan, że jako poseł będzie pan skuteczniejszy niż teraz? Panie redaktorze, ja jak zostawałem radnym, to nawet znajomi z podwórka klepali się po głowie i mówili, że gdzie ty tam w ogóle idziesz, co ty w ogóle osiągniesz i nie jesteś, nawet nie wiesz w ogóle jak być radnym, co robić i tak dalej, od czego się zajmuję. Ja mam wrażenie, że przez te 8 lat udowodniłem coś zupełnie innego i faktycznie pamiętam, że startowałem na posła w zeszłych wyborach, zabrakło mi bardzo mało głosów, ale wydaje mi się, że tak dobrze się stało i dzisiaj, jeśli się uda, a mocno w to wierzę, to pokażę też zupełnie inne oblicze bycia posłem, przebywania w Warszawie i nie tylko, że tak powiem, jeżdżenie i podnoszenie ręki, czy tam głosowanie, czasami nawet ze swoich kolegów i koleżanki, tylko po prostu będę chciał pokazać zupełnie inny taki powiew świeżości. A nie boi się pan, że pańska skuteczność obecnie to jest jednak funkcja takiego zaufania do szlachetnego Litewki, który się może skończyć w oczach tych ludzi, jak trafi na wiejską? Bardzo dużo osób mnie o to pyta, bo wszyscy znamy realia, że na wiejskiej czasami to, co myślisz, a jak głosujesz, są dwa zupełnie To nawet światy. Nie jest kwestia realiów, to jest kwestia optyki ludzi, którzy trochę na awansem, trochę na wyrost ujmują ludziom szlachetności, kiedy trafią do Sejmu. Ja myślę, panie redaktorze, że jeśli się uda oczywiście, bo niczego nie można być w życiu pewnym, to będę bardzo ciężkim posłem dla wielu osób. Bo? Bo na pewno zawsze pozostanę przy swoim zdaniu i nie będę go zmieniał, nie chcę być chorągiewką. Tak jak wielokrotnie różni politycy z regionu sugerowali mi, że już dawno odszedłem z lewicy, że zostawiłem swoich kolegów, że już jestem w Platformie, w PiS-ie, słyszałem, że jestem, ostatnio podobno romansowałem z Hołownią. Tak ja po prostu dalej robię swoją pracę, a politykę jak najbardziej szanuję i mam ją gdzieś tutaj z boku, ale dalej jestem w tej lewicy, ja w tej lewicy będę się trzymał. A co pana, no młodego człowieka, no przecież do tej lewicy zassało, co pana tam przekonuje i umacnia w przekonaniu, że to był dobry wybór? To akurat jest pewnego rodzaju, początek był oczywiście zbiegiem okoliczności, bo tak naprawdę działacze lewicy dali mi szansę, zaproponowali mi start, może nie było to najwyższe miejsce na liście, no ale nie było. Nie miałem kart za dobrych, żeby negocjować, ale udało się i naturalnie zostałem w tej lewicy, a myślę, że jeśli chodzi o poglądy, no to jest mi ona dużo bliższa niż poglądy rządzących. Aczkolwiek też, jeśli chodzi na przykład o rządzących, ja widzę wiele błędów, ale widzę też czasami plusy. Czy pana nie zniesmacza, a coś w czym pan bierze udział, Rzeczpospolita zbiórkowa? Czytałem taki artykuł, że Polska jest w Europie krajem, który ma najbardziej rozwinięty właśnie temat zbiórek. No sam go doświadczam codziennie. I najgorsze jest to, że nie jestem w stanie, panie redaktorze, zobrazować, przedstawić, jak wygląda skrzynka odbiorcza, ile tam jest próśb, jak często ludzie potrafią wysłać rzeczy, gdzie włos jeżdża się na głowie. Ale pan powinien wiedzieć jako przyszły polityk, że sprawne państwo powinno być państwem, gdzie dla Litewków nie ma miejsca w ogóle. To państwo to ogarnia. Oczywiście. Ja myślę, że moja skuteczność i w ogóle moja osoba i to funkcjonowanie w internecie jest właśnie spowodowane brakami w państwie. I jak najbardziej, panie redaktorze, jest tutaj sporo racji w tym. No to panu to państwu ogarnąć nie pomaga. Ja robię swoją robotę i na razie jestem tylko i wyłącznie radnym. Co będzie dalej, to
Zobaczymy. Ja już mogę dzisiaj powiedzieć, że to nie żadna obietnica. To nie jest obietnica przed nikim, żeby też, panie redaktorze, to źle nie zabrzmiało. Bo to nie jest kampania. To nie jest kampania, bo już pisałem o tym rok temu na swoim Facebooku. A proszę mi zaufać, że są w regionie ludzie, którzy bardzo sprawnie robią print screeny. Ja już zapowiadam, że jeśli uda mi się pewnego dnia dostać na posła, to pierwsze, o co będę walczył i planuję to walczyć do skutku, to jest to, żeby z Morskiego Oka, z Krakowa i tak dalej zniknęły dorożki i konie. I to jest, wiem, że to jest bardzo ciężka walka, bo już nieraz był ten temat przerabiany przez różne fundacje, ale to jest taki mój top, jeśli chodzi o sprawy, które chciałbym załatwić i chciałbym, żeby coś po mnie zostało. Ale pan się bardziej akurat w tym kontekście obrusza na tych gazdów, którzy walą te konie batem, czy na tych, którzy przyjeżdżają z Mysłowic, Krakowa, skądinąd i obsiadają te fasiągi, byle tam się dostać na razie piechotą? Przede wszystkim na tych, którzy z tego korzystają. Na tych, którzy z tego korzystają. No i to pan im tego nie odbierze. Bo oni robią popyt tego, że to ma... to dalej funkcjonuje, bo jeśli nie byłoby klientów, no to... Zresztą kilka... Ale to, panie radny, to piękny duch z pana. Przecież ci ludzie z tego żyją. To napędza koniunkturę w Tatrach. Tam od tego są podatki odprowadzane. Oczywiście. Dlatego wiem, właśnie tym. Inaczej, zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat jest tak ciężki, że na pewno będzie ktoś niezadowolony. Ale mimo wszystko jakby... No panie redaktorze, pan też świetnie siedzi, może nie na Facebooku, ale ogólnie w przestrzeni publicznej i w sieci. Nieraz pan widział te obrazki, które po prostu aż łamią serce. No ja z bliska widziałem, pan zresztą pewnie też, więc to prawda, łamią serce. Także po prostu dla mnie to już jest takie... Zresztą jeszcze, panie redaktorze, żyjemy w takich czasach, że już ostatnio widziałem chyba w Austrii napęd do takiej dorożki, to jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś dodatkowych pieniędzy. Czemu nie możesz na to dofinansowanie? No bo to koń, wie pan, to słychać stukot kopyt. Ale to nawet jakby, żeby znaleźć jakiś złoty środek, to nawet z tym napędem ten koń się 30 razy mniej zmęczy. Pomóc mu, po prostu pomóc. No tak, ma pan rację. Wracając do pańskiej sieciowej aktywności, wielu jest ludzi, którzy w sieci próbują funkcjonować i nie wszyscy chcą rozdawać i pomagać w rozdawaniu, czegoś innego próbują, ale nie wszystkim się udaje. Gdzie jest pańskim zdaniem kamień filozoficzny do tego sukcesu? Szczerość. Ogromna szczerość i takie przekonanie, że robi się dobrą robotę. Bo, panie redaktorze, ja od początku nikogo nie udawałem. Obrałem swoją ścieżkę i starałem się każdą akcję przeprowadzić tak, żeby od początku do końca czuć się z nią sam dobrze. Kiedy wracałem do tego domu nieraz, czułem po prostu, że zrobiłem kapitalną robotę. I ja myślę, że to tych ludzi zgromadziło tam, przykuło jakąś uwagę. Totalna szczerość. Nie zostawianie nic przypadkowi po prostu i cały czas bycie szczerym człowiekiem. Bardzo często było tak, że nieraz napisałem coś za dużo i zostałem przez to skarcony, przez jakąś grupę, czy przez nawet, że tak powiem, regionalnych rządzących, ale zawsze pozostawałem szczery. Ja po prostu dobrze się czuję z tym, kiedy patrzę w lustro. Ciekaw jestem, jakie są pańska refleksje dotyczące tego, jakby wyglądała także pańska aktywność, gdyby nie było mediów społecznościowych. Dzisiaj czy kiedy? Dzisiaj, no gdyby się okazało, że próbujemy zdobyć pieniądze dla ludzi, których potrzebują, ale nie ma Facebooka, nie ma YouTube'a, nie ma takich łatwych kanałów komunikacji. Przede wszystkim, panie redaktorze, trzeba myśleć przyszłościowo i wiem, że to się kiedyś skończy. Wszystko się kiedyś kończy i tak samo Facebook pewnego dnia po prostu straci atrakcyjność i ci ludzie z tego odejdą, ale ja myślę, że pojawią się nowe platformy. Myślę, że będzie jakaś kontynuacja i kto będzie chciał i kogo przekonałem, odnajdzie mnie po prostu. Czy na kolejnej platformie, czy... Dzisiaj, panie redaktorze, kiedyś przypadkowo, znaczy nie przypadkowo, ale w dobrej wierze udostępniłem swój numer telefonu i dzisiaj skończyło się to tak, że ten numer telefonu poszedł taką metodą łańcuszkową, że nawet jak teraz jechałem tutaj do pana, to dzwoniły dwie osoby z Pomorza z prośbą o pomoc. No i co pan z tym zrobi? Niestety nic. Niestety nic, panie redaktorze, bo to niestety nie działa tak. Te telefony bardzo często są przerażające. Nieraz jest tak, że ja jadę ze znajomym, dzwoni ktoś w aucie, odpalam głośnik, głośno mówiący i po takiej skończonej rozmowie, która zazwyczaj trwa 5-10 minut, gdzie ja jestem od razu na przykład na nie, kończymy rozmowę i ten znajomy do mnie mówi: stary, ja bym nie dał rady. Po prostu nie dałbym rady, bo ci ludzie są w stanie powiedzieć wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby otrzymać tę pomoc, ja ich w 100% rozumiem. Ale co, pan empatyczny człowiek, który udowodnił wielokrotnie, że potrafi pomóc, bywa asertywny, mówi nie? Muszę być, bo po pierwsze, panie redaktorze, jakkolwiek to zabrzmi,
bardzo często dzisiaj są kolejki w tej pomocy. Jeśli komuś coś obiecam, ja nie mogę tego realizować codziennie oczywiście, bo jakbym to realizował codziennie, to by się wypaliło. A to może wie pan, kiedy pan już trafi do tego Sejmu, to pan się nie zajmie tym, żeby nie maltretowano koni do morskiego oka, tylko żeby państwo przestało być oparte na zbiórkach. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jestem w ogóle ciekaw przede wszystkim, kto w tym państwie wtedy będzie rządził, bo to jest chyba najważniejsze. To prawda. Więc zobaczymy, gdzie usiądziemy, jeśli w ogóle usiądę, gdzie usiądziemy i jaka jest wizja przyszłości. A jak pan usiądzie tam, gdzie trzeba, to co pan powie czas temu? Panie Włodzimierzu, Włodku drogi, dzień dobry, wreszcie. Co trzeba zrobić? Wreszcie, co powiem czas temu? Rozumiem, że tutaj pan redaktor już przyjął, że ja i Włodek, bo... Nie wiem. Wyklucza pan niektóre, panie redaktorze, niektóre osoby, ale nie. Jak wejdziemy do Sejmu i będziemy siedzieć po dobrej stronie, i rozumiem, że to będzie koalicja, no bo... A pan by chciał Zandbergowi to powiedzieć? Czy może nie. Myślę, że mam tak dobry kontakt z panem Włodzimierzem Czarzastym, że... No to jemu tak. Co pan powie? Od czego trzeba zacząć to rządzenie? Myślę, że przede wszystkim od wielu zmian. Zaczniemy pewnie od tego, żeby chyba trochę naprawić to państwo, które przez lata zniszczyło się. Ale będzie pan mówił o koniach w morskim oku, czy o czymś innym? Nie, ja jakby... Jeśli chodzi o... Widzę, że pan redaktor się trochę doczepił tych koni. Nie, czepiam się tego, czym się pan zajmuje i co jest pańskim znakiem jakości. Pomoc ludziom, omijanie państwa zbiórkowego i naprawianiem tego, że trzeba się ogłaszać w internecie. Jak to zmienić? Panie redaktorze, ja myślę, że niezależnie jakie kroki poczyniłoby, nazwijmy to państwo nowe rządzących, jakie kroki poczyniłoby i co ci posłowie by uchwalili na tej wiejskiej, to te zrzutki nigdy nie miną. Ludzie się jakby do nich tak przyczaili, że... Ale będą może mniej potrzebne. Mam nadzieję. No nie da się ukryć też, że PiS i kwestia refundacji SMA to jest dla mnie bardzo dobra informacja. Szkoda tylko, że już nie załapały się dzieci, które wcześniej zaczęły zbierać, bądź przekroczyły szósty miesiąc, no ale jakby lepszy ryc niż nic. Łukasz Litewka, radny Sosnowca, człowiek Lewicy. Być może przyszłość myślenia o tym, że Polska może być bardziej wydolna niż jest. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, panie redaktorze.